śpiewca piękna polskich gór, wielki patriota, no i przede wszystkim przyjaciel, bo to chyba należy podkreślić, i wielki wychowawca młodzieży. Wybitny polski specjalista z zakresu pedagogiki, wychowawca młodzieży, ale również uznany polski taternik, który wytyczył najbardziej znany szlak, tak zwaną Orlą Perć w Tatrach. Ksiądz Walenty Gadowski, twórca Orlej Perci. Ksiądz Walenty Gadowski to pedagog i taternik, twórca Orlej Perci, najtrudniejszego szlaku tatrzańskiego, a także pienińskiej Sokolej Perci. Ksiądz Walenty Gadowski, urodzony w 1861 roku w Nowym Wiśniczu, a więc na terenie ówczesnego zaboru austriackiego, jest przykładem takiego wybitnego polskiego kapłana, który łączył bardzo różne obszary działalności. Uważał, że dzieci, młodzież powinny być wychowywane w duchu katolickim, ale przy wielkim udziale rodziny. Uważał, że dom rodzinny to jest to miejsce, gdzie te młode kręgosłupy moralne powinny być formowane i że wielka w tym rola jest matki i ojca. Wpisywał się w pewien nurt wychowania młodzieży, który dominował w dwudziestoleciu międzywojennym. Ten nurt wychowania młodzieży był również oparty o przede wszystkim obcowanie z przyrodą. Cała miłość do gór wzięła się właściwie z przypadku. Jako młody kleryk chorował na zapalenie płuc i lekarz po prostu zalecił mu w ramach kuracji zdrowotnej podróż i pobyt w Zakopanem. Ksiądz Walenty udał się do Zakopanego i tam się zakochał. W górach się zakochał. A ponieważ wyleczył chorobę płuc, to obiecał, że ten swój dług wobec Tatr czy wobec gór kiedyś spłaci. I rzeczywiście go spłacił. Tak zakochał się w polskich górach, że postanowił przygotować specjalne trasy dla tych, którzy będą po tych górach chodzili. To właśnie ksiądz Gadowski wytrasował Orlą Perć, ten słynny szlak w polskich Tatrach. A podczas wytyczania tego szlaku Towarzystwo Tatrzańskie niespecjalnie wierzyło w to, że to będzie jakieś takie odkrycie i że turyści chętnie będą z tego szlaku korzystali. Więc ksiądz Walenty, chcąc nie chcąc, ze swoich środków musiał ułożyć na to, żeby górale oporęczowali na przykład ten szlak. Pewnego razu ci górale, którzy z nim pracowali, nawet ułożyli taką legendę, że ksiądz Walenty spotkał Janosika i znalazł janosikowe złoto. I że Janosik, którego spotkał, wymusił na nim obietnicę, że z tego złota, które mu tutaj ofiaruje, to ksiądz Walenty w ten szlak na Orlą Perć zbuduje, wybuduje. To oczywiście była taka legenda przekazywana sobie z ust do ust przez górali, ale faktem jest, że ten dług wobec gór został spłacony właśnie wytyczeniem tego szlaku na Orlą Perć, dziś bardzo popularnego. Ma na swoim koncie również wejścia na niektóre szczyty, jako pierwsze szczyty tatrzańskie, ale również interesowały go pieniny. Wytyczył również właśnie taką pienińską Orlą Perć, a więc też szlak prowadzący właśnie po głównych szczytach tego pasma górskiego. Chętnie oddawał się tym wyprawom w góry. Spał wtedy w skromnych szałasach, przy skromnych watrach. Nie szukał absolutnie żadnych luksusów. Dla niego przyroda, góry, to było właściwie wszystko, co najlepszego mógł w życiu mieć. Organizował wycieczki turystyczne na przykład dla młodzieży tarnowskiej, ale również organizował takie profesjonalne eskapady dla ludzi, którzy zajmowali się takim bardziej profesjonalnym chodzeniem po Tatrach. Wyruszali każdego dnia skoro świt, podchodzili pod górę, którą planowali zdobyć następnego dnia, układali się wokół ogniska, dużo rozmawiali, dużo gawędzili, w ten sposób ksiądz Walenty wychowywał także młodzież, również w sposób patriotyczny, śpiewali pieśni patriotyczne na przykład, a potem, kiedy się przespali, zdrzemnęli na drugi dzień z samego rana, atakowali te szczyty. Podczas 30 lat tych górskich wędrówek, podczas których zabierał za sobą młodzież, nigdy mu się nie zdarzyło, żeby ktoś odniósł jakikolwiek uraz, żeby komuś stała się jakikolwiek krzywda, co pokazuje, jak bardzo dbał o tę młodzież. Bardzo kochał nie tylko przyrodę, ale przede wszystkim bardzo kochał drugiego człowieka i to zapewniło mu wielką popularność wśród młodzieży i wychowanków wreszcie, no i także podziw następnych pokoleń. Zostawił nam szlaki w górach. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że chodzimy po szlakach właśnie przez niego wyznaczonych.